Cześć wam wszystkim, z tej strony Xing, a teraz dzisiaj sobie pomówimy o grze Diablo 3. Tak, Diablo 3 już właśnie jakiś czas temu, no dokładnie chyba 20, nie, wcześniej. No dobra, nieważne. Kilka dni temu wyszła beta do Diabla 3. Niestety nie dostałem klucza, ale jeszcze nic straconego, zobaczymy jak to będzie później, bo bardzo czekam na klucz od Blizzarda. Będziecie sobie pograć, zobaczcie jak wyglądają wszystkie klasy, ale dla pocieszenia mogę to zrobić sobie też w inny sposób. Mogę posprawdzać jak wyglądają klasy, poszczególne czym się zajmują. Po pierwsze mogę sprawdzić na oficjalnej stronie Blizzarda, którą podam właśnie w opisie do tego, filmu. Gdzie można sobie przetestować wszystkie drzewko umiejętności posprawdzać, wszystkie buildy, różne runy sobie pododawać, sprawdzić jaki damage będzie wyciągała postać. A z drugiej strony mogę także sprawdzić sobie na YouTubie na przykład. Niektórzy ludzie wstawiają te filmiki właśnie z bety Diabla 3, ci którzy dostali klucze. A właśnie chciałbym zareklamować też dwa kanały, które dostały klucze do Diabla 3 bety. Między innymi, znaczy po pierwsze jest to właśnie Day9. Dam z prawej strony gdzieś linka do jego kanału Day9 oraz Husky StarCraft. To jest dwóch bardzo fajnych gości, którzy super omawiają taktyki do StarCrafta 2 i pewnie Blizzard dlatego im dał klucze do Diablo 3, by mogli zachęcić swoich widzów, bo te osoby mają mnóstwo subskrypcji na swojej koncie i się głównie zajmują właśnie StarCraftem. A jak dostali Diablo, to też się cieszą. W sumie to chyba by było na tyle na dzisiaj. Podeślę wam tutaj kilka linków. O, jeszcze jedno, podeślę wam link do fajnego filmiku, który stworzył pewien użytkownik. To jest filmik z podłożoną muzyką, już kurczę, zapomniałem jak się nazywa taka forma sztuki. Dobra, stworzył filmik właśnie związany z Diablo 3, podróż tam muzyczkę, jakieś wiecie, bajery, duperele, przejścia między scenami i ładnie wygląda. Od razu w tym momencie mi się także przypomniał filmik, który wyszedł właśnie podczas bety StarCrafta 2, gdzie pewien użytkownik napisał nawet piosenkę, tylko po to by, no aż po to, aby dostać klucz do StarCrafta 2. Nie wiadomo, nie wiem właśnie czy dostał go dzięki tej piosence, czy nie, ale mam wrażenie, że ten filmik jest właśnie te dwa filmiki są na podobnej zasadzie zrobione, tylko po to, aby dostać ten klucz. No cóż, może Blizzard zauważy ten filmik i wyśle temu kolesiowi klucz. I jakbyście chcieli wiedzieć, moją ulubioną postacią chyba będzie Monk z Diabla 3, ponieważ mam nadzieję, że będzie podobny do Akali z Lola, którą mi się gra zarąbiście. Bardzo bym chciał skakać po przeciwnikach, zadawać kilka ciosów i uciekać w PvP oczywiście. Ale jak to wyjdzie w praniu, to zobaczymy już niedługo pewnie. Mam nadzieję, że dostanę klucz. Dobra, trzymajcie się ludziska. Cześć i czołem, hej.